Gestykulacja jest bardzo ważna w krajach arabskich. Każdy gest coś oznacza. Jeżeli nie znasz języka, a będziesz znał gesty, na pewno się dogadasz. Pierwszy taki podstawowy gest, zaprzeczenie typu, że nie, robimy w następujący sposób. Podnosimy brwi i wydajemy taki lekki dźwięk, jakby o, to oznacza, że nie zgadzam się, nie chcę, nie podoba mi się. Również zaprzeczeniem jest w gestykulacji w krajach arabskich takie la. La oznacza nie. Nie zgadzam się. I zazwyczaj to kobiety i dziewczyny robią w taki sposób, wydając pełną klasą i pewnością siebie, że nie. Kolejny gest, który też warto zapamiętać dla dziewczyn, dla chłopaków, żeby pamiętali, że na przykład podrywają jakąś dziewczynę, Arabkę, gdzieś na ulicy i próbują ją zagadać. Nagle nie wiedzą, co ona do nich mówi. To trzeba zrozumieć, że jeżeli dziewczyna robi w taki sposób, tak, podnosi lekko ramię, znaczy, że ona tak niby nie wie, ale wie, że ten chłopak jej się podoba. Czyli trzeba kontynuować sytuację dalej. Ważnym również gestem jest taki ruch. Ra, la, 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 insa, insa, nie, zapomnij, nie ma w ogóle mowy. Pamiętajcie, 3 razy gdzieś podnosimy w górę, im bardziej emocjonalnie, tym bardziej skutecznie. Ostatnim gestem, co warto, żeby kobieta i mężczyźni, i dziewczyny i chłopcy wszyscy wiedzieli, jeżeli mężczyzna ma wąsy i robi w taki sposób, to znaczy, że lubi być bardzo honorowany i respektowany przez całe społeczeństwo. Więc jeżeli w taki sposób robi, to jest osoba taka poważna i oczekuje respektu z całego swojego otoczenia. Wszystko, każdy gest, który musi mieć taką siłę i energię i pewność siebie w tym, co pokazuje.